Dobry wieczór Państwu, jest 25 marca 2020 roku, godzina 21. Pozwolę sobie Wam zająć chwilę czasu, a nie zawracać głowy już tą zasłoną dymną w postaci koronawirusa, która jest dość popularna. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to niewątpliwie temat dosyć ważny i przykry, ale jest to tylko zasłona do tego, co się obecnie dzieje, nie tylko w Polsce, Europie, ale na całym świecie. Jak pewnie część z Państwa już wie, zaczęło się dość wielkie sprzątanie, ale proszę nie odbierajcie tego tak, że zaczęło się jakieś mityczna walka dobra ze złem. Nie jest tak, po prostu stare przysłowie mówi, że urwa, łeb nie urwie i tam gdzie się dwoje bije, tam nie zawsze trzeci korzysta, więc patrzmy spokojnie, bez niecierpliwienia wielkiego, bez paniki. Medialny koronawirus robi swoje, przestraszył troszeczkę ludzi, wypchał ich do domów i chwała Bogu jest tak bezpieczniej, bo doskonale pewnie to już wielu z Państwa sobie zdaje sprawę, że nie jest to wirus wypuszczony celowo, ale jest to rodzaj wojny, którą ktoś wypowiedział komuś i tutaj chyba nie muszę po prostu już za bardzo wskazywać palcem, kto to zrobił, jakie laboratoria to wyprodukowały i tak dalej, bo znowu będą się mnie czepiać o jakąś mowę nienawiści, to już jest chyba oczywiste, a teraz powinniście sobie uświadomić, że właśnie dwa, może nie przeciwieństwa, ale dwa rodzaje zła ze sobą zaczynają troszeczkę walczyć, a my przeczekajmy to na spokojnie, nie angażujmy się w to w naszym kraju, broń Boże, nie bierzmy udziału w jakichkolwiek, czy to protestach, czy w jakichkolwiek prowokacjach wyjścia tłumnego na ulicę, zastosujmy się do wszelkich poleceń służb, do wszelkich poleceń panującego nam rządu, czy nie rządu, jak tam kto woli nazywać. Dzieje się to, co było nieuniknione, to, co dziać się musi. Tak jak kiedyś wspominałem w jednym ze swoich filmików, przejdzie dzień, w którym rzucą sobie się do gardła i to się stało troszkę wcześniej niż przewidywaliśmy, ale może im szybciej, tym lepiej, a i daj Boże, żeby się szybciej skończyło. Niech troszeczkę się pewne społeczności pozwalczają, łba sobie na pewno nie urwą, a jeżeli tak, to nie będzie żal, z drugim będzie łatwiej nam sobie poradzić. I cóż, mogę powiedzieć, nie wychodźcie z domów, nie chodźcie w miejsca tam, gdzie mogą być większe zbiorowiska, bo koronawirus, tak jak powiedziałem, nie rozprzestrzenia się tylko przez prądkowanie, ale to jest wojna. Są rozrzucane fiolki i to już jest potwierdzone w innych państwach, posprawdzane. Nikt nie chce tego ujawniać, żeby nie wprowadzać zbędnej paniki i zastraszenia, ale to nie jest tylko takie prądkowanie, że ktoś na kogoś nachucha, napluje na tego. Tak się dzieje, więc starajmy się unikać wielkich zbiorowisk, żeby nie prowokować zadaniowców z jakichś dziwnych służb, jakichś dziwnych społeczności czy krajów. To jedno. Drugie, nie dajmy się wciągać w jakieś manipulacje, jakieś dziwne cudeńka, żeby się zaangażować w jakiekolwiek działania na tą chwilę, w jakiekolwiek działania polityczne czy jakie indziej. Niech się dzieje, co chce. Nam nie może być źle. Tak mówiła piosenka i tak będzie. Tak jak powiedziałem, no walczą dwie jakieś tam strony. Trump trochę robi porządków. Z Trumpem też troszkę robią porządków. Także nie jest to nasza sprawa. W Europie też zaczyna się różnych rzeczy troszeczkę dziać. Takiego cyrku, tak jak wspomniałem, nie było od dawna. Mogę z takich newsików tylko podrzucić fakt, że w Watykanie robią takie porządki, jakich dawno nie robiono. Znikają korespondencje pomiędzy Watykanem a różnymi przedstawicielami dziwnych środowisk, czy to okultystycznych, bo takowa korespondencja też miała miejsce, czy to dziwnych środowisk politycznych, więc jest grubo, ale nie powinno nas to niepokoić, powinno nas to
wręcz cieszyć i uspokoić, bo co długo rosło, kiedyś musiało pieprznąć i mi się wydaje, że to jest ten czas, kiedy ten wrzód upęk, niech on się wyleje, rozleje, niech to się powoli samo zacznie oczyszczać. A my, tak jak kiedyś wspomniałem, posprzątamy tych ostatnich. Więc drodzy moi słuchacze, moi subskrybenci, ci, którzy oglądają mnie pierwszy raz, nie jestem jakimś specjalistą ani od politologii, ani od historii, ani od wirusologii. Jestem zwykłym człowiekiem, który chce żyć spokojnie, nikomu nie wadzić. Jedyne, co bym chciał jeszcze w życiu zrobić, to rozpieprzyć obecnie istniejący system monetarny. Więc, moi drodzy, ta maska, którą za mną widzicie, to nie jest moja dekoracja, nie wstydzę się tego. Zdjąłem tą maskę po to, żeby uwiarygodnić działania, bo szkalowało się nas, oczerniało się nas. Od 2012 roku Anonymous traktowało się jak grupy terrorystyczne i takich samych przepisów i praw używano wobec nas. Na dzień dzisiejszy wielu urzędników, wielu też włodarzy przekonało się, że nie jesteśmy złem jakimś koniecznym, jesteśmy złem bezpiecznym, bo mówimy prawdę, mówimy tak, jak dzieje się w obecnej chwili, w obecnym czasie. Nasze wiadomości nie są gdzieś z innych mediów zaciągnięte, wyssane, a jeżeli są, to są na pewno potwierdzalne i sprawdzane zawsze. Nie siejemy propagandy, nie rzucamy fake newsów. Jeżeli się bawimy, to bawimy się na wesoło, a nie cudzym kosztem. Więc, moi drodzy, jedyne, o co możemy was prosić, to o zachowanie spokoju. O to, żebyście posłuchiwali się w życiu własnym rozumem, nie dali się wciągać w jakieś manipulacje, w jakieś prowokacje, w rozstrzyganie, tłumne rozstrzyganie jakichś waśni i porachunków. To nie jest czas działania, to jest czas oczekiwania, więc na spokojnie, tak jak zaleciły nam polskojęzyczne władze w Polsce, na spokojnie odpocznijmy, pobądźmy z rodziną, przeczekajmy to. Nie wciągajmy się w jakąś wir wyobraźni, że nie wiadomo, co oni robią w tym czasie, kiedy zagonili nas do domów. Uwierzcie, że to, co jest, tak ma być i tak jest lepiej dla wszystkich. Jeżeli będziemy w domach, wyobraźcie sobie, że mogą po prostu czegoś szukać, co im się zawieruszyło, a może komuś się zawieruszyło i nie chcą narażać społeczności niewinnej, a przy tym być może na pewno będą chcieli też gdzie niegdzie tu i ówdzie pomontować równe rzeczy. I nie wysyłajcie mi jakichś dziwnych tych, że jakieś jest dziwne energetyczne zwiększenie promieniowania jakiejś energii kosmicznej czy czegokolwiek, bo dupa Jasiu, tak to grzecznie nazwę, po prostu będą testować dzisiejszej nocy i być może jutrzejszej nocy, będą testować satelity, które wyprowadzili ostatnio, co takżeście głośno nagłaśniali, że jakieś świecące punkciki na niebie i tak dalej, około 30. Tak, to były satelity, które zostały rozmieszczone wokół kuli ziemskiej w różnej przestrzeni po to, żeby nas szpiegowały. To są satelity, które będą współpracować z siecią 5G, ale na szczęście te satelity będą gównowarte, jeżeli w odpowiednim momencie zneutralizujemy siatkę naziemną sieci 5G. Więc, moi drodzy, bez paniki, bez jakiejś dziwnej też euforii. Zachowajmy spokój, bo tylko on nas może uratować. I tak jak mówiłem, rzucą się kiedyś sobie do gardeł i rzucili się. My to przeczekajmy, niech się wykrwawią, posprzątamy tych ostatnich. Później przyjdzie czas do odpowiedniego działania. Zadziałamy tak, żeby nasz kraj był naszym krajem, czyli krajem Polaków, krajem tych ludzi, którzy się tu urodzili, których przodkowie przelali krew za tą ziemię i którym ta ziemia się należy, bo jest to nasza ojcowizna. Więc chwała wielkiej Polsce, bez paniki, bez zbędnej euforii, zachowajcie spokój. Aha, i tak na marginesie, nie pouczajcie mnie, jak się pisze. Uj. Bo czy przez H, czy przez samo H, to i tak jak ktoś się ujem urodził, to kanarkiem nie umrze. I jedna literka więcej, czyli przez CH, wcale nie zwiększy jego długości ani grubości.
Życzę dobrej, spokojnej nocy. Amen.